Jak wzmocnić naszą odporność na wiosnę? Co robić, aby nie chorować? Jakie stosować preparaty? Sprawdzili reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Często na wiosnę czujemy się osłabieni, przemęczeni i śpiący. Nazywamy to przesileniem wiosennym, które ma negatywny wpływ na organizm. Wiąże się to również ze spadkiem odporności i wyczerpaniem organizmu po długim okresie zimowym. Doktor farmacji Lucyna Samborska podkreśla, że o to, jak wzmocnić odporność, pytają pacjenci przy okienku w aptece. Najczęściej przyczyną tego zmęczenia, i to zarówno zimowego, i takiego codziennego, jest to, że nie dbamy o siebie, prowadzimy niehigieniczny tryb życia, nie zawsze odżywiamy się właściwie, no i warto w tym okresie teraz pomyśleć o swoim organizmie, zadbać o swój organizm, poprawić swoją witalność, poprawić, wzmocnić odporność. Bo jeżeli nie zadbamy o odporność, to otworzymy drzwi bakteriom, wirusom i rzeczywiście częściej zapadamy na przeziębienia, grypy i wszelkie dolegliwości. Mamy kłopoty ze snem, mamy kłopoty z pamięcią, z koncentracją. Budowanie odporności to przede wszystkim zadbanie o właściwą regenerację organizmu oraz dostarczenie mu niezbędnej ilości składników odżywczych. Dobre efekty przynosi zażywanie preparatów z tranem. Stosując tran, pamiętamy o tym, żeby nie łączyć preparatów witaminowych, szczególnie tych preparatów, które zawierają duże ilości witaminy D, bo witaminy takie jak witamina A i witamina D możemy przedawkować, a więc rozważnie, ostrożnie i doradźmy się farmaceuty albo lekarza. Dietę możemy suplementować także o inne składniki. Staramy się w sposób naturalny podnosić naszą odporność, stosując znaną na pewno już jeżówkę, aloes, a może warto sięgnąć po nowe preparaty podnoszące odporność. O nie pacjenci też pytają, czyli adaptogeny. Takie adaptogeny jak różeniec górski czy ashwagandha znają już pacjenci, bo pacjenci interesują się nowościami. Ale może zaskoczę Państwa, jeszcze jeden adaptogen, bakopa drobnolistna. Też pacjenci, niektórzy już słyszeli o bakopie, ale to pewno nieliczni. Natomiast jest znakomitym adaptogenem, takim hitem, który pojawił się w ostatnim okresie. Podnosi znakomicie odporność, ale co ważne, poprawia również pamięć i koncentrację, zdolności nootropowe, czyli zdolności, wydolność naszego umysłu. Dodatkowo aktywność fizyczna ma wieloaspektowy, korzystny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną organizmu. Trening 3 razy w tygodniu powoduje widoczne obniżenie kortyzolu we krwi, redukuje stres, podnosi poziom endorfin, poprawia ogólne samopoczucie, zwiększa wydzielanie adrenaliny, dotlenia mózg i podnosi ciśnienie krwi. Ponadto realizacja kolejnych celów treningowych wpływa na budowanie pozytywnej samooceny i lepszego samopoczucia.